Święty Jan mówi też w swoim pierwszym liście, że z Boga rodzą się ci, którzy kochają. W czwartym rozdziale pierwszego listu Świętego Jana czytamy: każdy, kto miłuje, narodził się z Boga. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga. Więc jeśli te święta nam zadają właśnie nie tylko radość, że się Jezus narodził, tylko zadają nam też to powołanie, to wezwanie, byśmy się z Boga rodzili, no to zadają nam tak naprawdę konkretne doświadczenie miłości. To może nawet jest jakoś wpisane w duchowość tych dni. Nie? Chcemy być w tym czasie lepsi. Chcemy być razem, chcemy się spotkać. Nie? Zdobywamy się w stosunku do siebie na jakąś czułość, pamięć. Nie? Piszemy setki SMS-ów, dziesiątki maili, wysyłamy listy, kartki z życzeniami. Chcemy być blisko ludzi. To jest ważne. Może warto jeszcze, dokąd te święta trwają, zapytać się o to, czy nie powinienem jeszcze napisać jakiegoś listu do kogoś, z kim nie mam relacji od miesięcy, może od lat. Czy nie powinienem wykonać jakiegoś telefonu? Albo czy nie powinienem dzisiaj albo jutro po prostu się do kogoś wybrać, o kim wiem, że jest sam? O kim wiem, że nikt do niego nie przyjdzie. Może potrzebuję wykonać telefon, żeby powiedzieć komuś po prostu przepraszam. Znaczy, wszystkie te momenty to są momenty, kiedy się rodzimy z Boga. Te momenty konkretnej miłości to są momenty, kiedy się rodzimy z Boga. Święty Jan, jak o tym pisze w tym swoim pierwszym liście, to mówi wyraźnie, że stać nas na miłość do innych dzięki temu, że to Bóg pierwszy nas miłuje. I kiedy patrzymy na Jezusa w żłobie, kiedy go widzimy w scenie Bożego Narodzenia, mamy absolutną pewność co do tego objawienia, jak On mnie kocha. Mnie kocha do szaleństwa, jak mnie kocha do stajni, kocha mnie do żłobu. A to tak naprawdę jest zapowiedź tego, że kocha mnie do ubóstwa, kocha mnie do krzyża, kocha mnie do odrzucenia, kocha mnie do swojej śmierci. I to jest pierwsze orędzie tego święta. Bóg mnie kocha, jestem dla Niego kimś ważnym, jestem dla Niego kimś wyjątkowym. I z samego środka tej miłości zaprasza mnie, mówi: możesz się narodzić z Boga także i ty. Tylko spróbuj wziąć tę miłość ode mnie i pokochać nią. Spróbuj komuś tę miłość przekazać. Ci, którzy kochają ci, rodzą się z Boga. Warto o tym pomyśleć konkretnie. Miłość to jest coś konkretnego, to nie są jakieś teorie, nie? To nie są tylko jakieś piękne emocje. Miłość to jest konkretne bycie przy kimś. To jest konkretna pomoc, to jest dar z siebie. To jest miłość.